Cześć, witam was na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek z serii poradników do gry Conan Exiles. W dniu dzisiejszym, słuchajcie, porozmawiamy sobie o nieumarłych petach. Ciekawy temat. Trzy przedstawiciele takich właśnie undead pet stoją za mną. No i co tutaj zrobić, żeby to sobie oswoić, żeby coś takiego mieć. Słuchajcie, jesteśmy w tym momencie na launcherze testowym, na test live'ie. Tego nie ma jeszcze w normalnej rozgrywce, w tym normalnym launcherze do gry. No i jeżeli chcecie się pobawić, no to po prostu trzeba tutaj wejść, potestować. Ich się jeszcze, co prawda, skraftować nie da, ale no przynajmniej opowiemy sobie, co takiego trzeba zrobić, jak się przygotować do tego, żeby później móc to wykrafcić. Czy tam zrobić? Lecimy z tematem. Żeby sensem było rozpoczęcie jakiejkolwiek tutaj operacji związanej z tymi nieumarłymi zwierzakami, to musimy zadbać o to, żeby mieć level 30. To jest podstawa. Następnie musimy się udać w to miejsce, które widzicie za mną. Jest to miejsce przywołań i na mapie znajduje się w tym oto miejscu. I ruszamy do środeczka, słuchajcie. Ruszamy do środeczka, biegniemy sobie, biegniemy. Zaraz rozpoczną się bębny. Znaczy granie bębnów. No i tak trochę ponuro. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Wiecie co, ja na szybko sobie tylko tutaj ściągnę świecącego kija. O, jest. O, i tym sposobem będziecie coś więcej widzieć. Idziemy sobie, słuchajcie, tutaj na górę po schodach. Już tu, w tym miejscu możemy zauważyć różnicę, ponieważ normalnie w launcherze tutaj stoi ta świątynia, czy tam cokolwiek odnośnie yoga. Teraz jest to przeniesione tam trochę wyżej. Skręcamy sobie tutaj w prawo i biegniemy na górę. No i teraz tutaj mamy taką książeczkę. Mam nadzieję, że to widać. O, jest książeczka. Klikamy na nią i uczymy się czegoś takiego jak Witch Doctor. To jest dosyć istotne. Tutaj również, w tym obozie, tylko no, trzeba będzie powyżynać tych jegomości wszystkich, znajdują się skrzyneczki. W nich znajduje się za to coś takiego, co się nazywa Powder of Corruption. Czy Corruption, jakkolwiek tam chcecie to tak to nazywacie. Jest to bardzo istotny, słuchajcie, składnik, więc ja to zabieram. Oczywiście nie chcę wszystkiego brać. Tych skrzyneczek jest tutaj kilka, więc możecie sobie poganiać po tej wiosce i popatrzeć, gdzie one się znajdują. No ja wezmę, no to, ja wiem o czterech, więc pobiegnę do tych czterech, o których wiem. O, tu jeszcze książeczka jest. Znaczy właściwie to list. Książeczka też była przy tej świątyni yoga. Więc to też warto sobie tam kliknąć, ale on uczy tego samego, to znaczy emotki między innymi na yoga, czy coś w tym stylu. No dobra, mamy to, słuchajcie, i teraz przechodzimy do kolejnej, dosyć istotnej części tego materiału. Kolejną rzeczą, jaką, słuchajcie, musimy zrobić, to musimy zdobyć głowy zwierzaków, tak? I jeżeli chcemy hienę, tą nieumarłą, no to z nieumarłej hieny musimy głowę sobie zdobyć. Nieumarłe hieny znajdują się przy zapadlisku. Jeżeli nie wiecie, gdzie to się znajduje, to już pokazuję. Znajduje się to dokładnie w tym miejscu. No i co? No i trzeba ją zaciukać i głowę z niej wytargać, tak? Mam nadzieję, że za pierwszym razem to się uda. Dobra. I chodź tutaj, kochana. Dawaj łepek. No, nie dała. No dobra, dała hienka głowę, bardzo dobrze. Ty też dasz głowę? Czy nie dasz głowy? Pewnie nie. O, dała też, no to teraz hurtowo będą dawały. Fajnie, mamy dwie głowy, mnóstwo zgniłego mięsa z nich leci, więc to też fajny sposób na
na farmienie, jeżeli potrzebujecie. Natomiast my lecimy dalej. Nieopodal zapadliska i lokalizacji hien znajduje się taki tutaj obóz ze szkieletami. Na mapie możecie to zaobserwować. W tym miejscu jest. No i teraz potrzebujemy wyblaką czaszkę, słuchajcie. Pytanie, czy koleżka da nam wyblaką czaszkę. No dobra, wyblaką czachę zdobyłem, natomiast... Następna głowa do zdobycia to jest głowa z tego nieumarłego łupko-grzbieta. W związku z tym musimy się przenieść w troszeczkę inne miejsce. I znajduje się to miejsce w tym tutaj, tej jaskini. Kotlina łupko-grzbietów. To jest to, co nas interesuje. Jest przy bezimiennym mieście. Uwaga, w momencie, kiedy tam wejdziecie, będziecie łapać skażenie. Tam jest skażenie, więc od razu trzeba się przygotować na to, że później będziemy musieli odwiedzić tancerza. No i akurat na wejściu mamy tutaj kolegę. Pytanie, czy kolega nam da tak przy okazji głowę. Spróbujmy tasakiem. Czy trzeba będzie głębiej? No trzeba głębiej. No dobra. To przerwę, jak będzie jakaś głowa, to wrócę. Na samym dole. Na samym dole tu kogrzyt przed chwilą dał mi głowę, no dobrze. Dobra, no to mamy, te głowy. No dobrze, następna miejscowa. Znowu musimy odwiedzić jaskinię, tym razem na biomie zimowym. Moi drodzy, znajduje się to w tym oto miejscu. I tam musimy, słuchajcie, wejść do instancji, do dungeonka. Więc wchodzimy sobie, klikając E jak Elżbieta. Jesteśmy. No, jest mi gorąco. I mamy jegomościa, który nas interesuje. To jest właśnie ten jegomość, który nas interesuje, żeby z niego głowę wydobyć. Mam nadzieję, że nam da. Tak jest. I wyblaką czachę też nam dał. Bardzo fajnie. No to w takim wypadku, o rany, ile ja mam tego mięcha. Głowa kościanego węża człowieka. O, tak to się nazywa. No dobra, jesteśmy w bazie. Słuchajcie. Mam tutaj jeszcze takich dwóch przystojniaków. Unstable skeleton. Natomiast są jeszcze dwie jakby jednostki do wytworzenia, o czym za chwilę wam powiem. Natomiast musimy zadbać o to, żeby mieć kości. Kości chyba każdy potrafi sobie wydobyć. Nie kły, nie jakieś rogi, kości. Najzwyklejsze kości, krokodyle dropią kości na przykład. I to nam będzie potrzebne, więc wejdźmy sobie do domku. I potrzebujemy kociołek. Wszystko jedno, czy zwykły, wszystko, czy też ulepszone, to jest obojętne. Natomiast, zobaczcie, mamy tutaj coś takiego jak Stable Animation. I tu potrzebujemy takich Corrupted Bone, tak? Czyli jakieś tam skażone kości. Do tego właśnie wyblaką czachę potrzebujemy. Potrzebujemy 10 sztuk wehikulum alchemicznego i cząstkę mocy. Na kanale jest poradnik, jak i gdzie zdobyć cząstki mocy, więc możecie sobie to obejrzeć i znaleźć. No i teraz tak. Te kości takie skażone, Corrupted Bones, robimy właśnie przy użyciu kości i Powder of Corruption. I jest to tutaj. I można to zrobić, tak? Natomiast jeżeli chodzi o zwierzaki, to tutaj mamy nieumarłą hienę i na nią potrzebujemy 10 takich kości plus jej głowa. Na tego nieumarłego łupko-grzbieta potrzebujemy również 10 kości tych skażonych plus jego głowa. No i ten człowiekokształtny, czy tam ludzkokształtny, nie, wężoczłowiek, o. Również potrzebujemy 10 skażonych kości i jego głowa. Tutaj Unstable Animation to jest kolejna jakby opcja.
i do niego potrzebujemy 10 kości skażonych oraz wyblakłą czachę. Po to nam te czachy były. Tutaj pomalutku coś się tworzy. Ja powiedziałem, że na razie tego wytworzyć nie można, bo ja właśnie nie widziałem tego paska, ale to jakoś pomału to się tworzy. Zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyniknie. Czy to jest aż takie super? Nie powiedziałbym. Jeżeli chodzi o nieumarłą hienę, 2746 życia, jeżeli chodzi o łupko grzbieta, 1882, no i ten przyjaciel, przepiękny, sympatyczny, 5565 HP. No, szczerze, ja bym raczej nie bawił się w takie rzeczy, tym bardziej, że są lepsze zwierzaki, ładniejsze zwierzaki moim zdaniem, ale co kto lubi. Pamiętajmy o tym, że oprócz jakby tutaj kwestii siły, wytrzymałości i tak dalej, to co po niektórzy przekładają nad to walory estetyczne, czy wręcz hodują to, co im się podoba. Jeżeli ktoś lubi słabą hienę, bo mu się podoba, to on będzie tę słabą hienę robił. Mnie się podobają wilki, więc robię wilki, chociaż tygrysy szablozamne też są mocne, nie? Także słuchajcie, no to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Widzimy się w następnym. Nie zapominajcie o subkach, łapkach i komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.